Jestem pod wrażeniem dopiero co przeczytanej książki Morua o Aleksandrze Flemingu. I w związku z tym myślę często bardzo o roli przypadku w życiu. Wprawdzie mówi się, że jesteśmy kowalami swego losu, ale chyba tylko do pewnego stopnia. Gdyby mi jakaś wróżka przepowiedziała w okresie, powiedzmy, kończenia gimnazjum, że w roku 1961 znajdę się w tej pozycji życiowej, w której się obecnie znajduję, to chyba co najmniej zdziwiłbym się bardzo. Jedynym moim zainteresowaniem w gimnazjum była matematyka. Uważałem, że jest to jedyny przedmiot godny jakiegoś wysiłku i traktowania serio. Wszystko inne traktowałem albo jako coś, co bawi, albo co nudzi. Przez głowę mi nie przeszła myśl, że można by po gimnazjum studiować cokolwiek poza studiami politechnicznymi. To też od razu po maturze złożyłem papiery do École Supérieure de Textile, Verviers w Belgii i przygotowywałem się najspokojniej do wyjazdu. Ale przypadek. W ostatniej niemal chwili przed wyjazdem, dosłownie na kilka dni, musiałem odłożyć ten wyjazd na rok. Tak mi się przynajmniej wtedy zdawało. Stanąłem wobec zagadnienia, co robić z tym rokiem. Była już późna jesień, na Politechnikę Warszawską już za późno. Były tam w tym czasie wstępne egzaminy konkursowe. I pamiętam, że w jedną noc zdecydowałem się nagle na wyjazd do Poznania na humanistykę. Dlaczego na humanistykę? Nie wiem. W okresie gimnazjum, jak każdy, któż z nas tych lat nie pomni, pisywałem jakieś wiersze, redagowałem jakieś jednodniówki dla zabawy. Uważałem, że warto ten rok jakoś podarowany mi przez los w jakiś godny sposób przebawić. Zacząłem studiować polonistykę i historię. A po roku nie pamiętałem, że można by robić co innego. No chyba wpływ ciekawych ludzi, pomiędzy których się dostałem. Nie wiem. Na drugim roku studiów zostaję prezesem koła polonistów. Po roku jestem w teatrze. Jak to się stało? Jako prezes koła polonistów organizuję cały szereg prelekcji i odczytów publicznych, sprowadzając do Poznania szereg ciekawych ludzi, między innymi Kalena Wandrowskiego, Noakowskiego, Stanisława Zegadlowicza. Niedawno przeczytałem książkę Wallisa o młodzieńczych latach Noakowskiego. Kiedy sobie dziś przypominam uroczego wówczas, gdzieś około roku 30, staruszka, jakoś dziwnie prawdziwą postacią wydaje mi się ten młody człowiek na tle tego starego człowieka, którego miałem szczęście poznać. Aż się wierzyć nie chcę, że Noakowski żył przecież już w epoce filmu, a nie mamy sfilmowanych jego ilustracji, swoich wykładów, rysunkami improwizowanymi na tablicy, zwykłą kredą. Kto tego nie widział, nie widział cudów powstających miast średniowiecznych, czy pokojów w starych dworkach wiejskich, czy wreszcie sal palaców rokokowych. To były właściwie opowiadania kredą na tablicy, ilustrowane gawędami, najbardziej żywymi. Opowiadania artysty i erudyty, jakich chyba niewielu. Pamiętam, jak Noakowski w prywatnych potem rozmowach, kiedy dotrzymywałem mu towarzystwa, pełniąc funkcję gospodarza, jak gdyby tłumaczył się skromnie, że przecież zaczynał swoje wyklady, kiedy jeszcze nie było innych możliwości ilustrowania ich, brak przezroczy czy tym podobnych pomocy, i z konieczności musiał dojść do takiej wprawy operowania kredą na tablicy. Dziś jeszcze widzę dokładnie, jak ręka leciutko biegnie po tablicy, pociągając delikatnie kredę, nerwowo rozcieraną małym palcem dla wydobywania cieni. I te poematy trzeba było zwyczajnie ścierać. Wydawało się to jakąś profanacją.
Ale wracajmy do teatru, a właściwie do drogi prowadzącej do teatru. Jak już wspomniałem, przyjechał do nas Zagadlowicz. Wyglądał bardzo na poetę, jeszcze z okresu chyba Młodej Polski, cera blada, włosy długie, zaczesane do tylu, sposób bycia bardzo żywy, sposób mówienia i żywy, dowcipny. Jego dwie prelekcje, pamiętam, że jedna o przekładzie Fausta, a druga o ideologii własnej. To wielka atrakcja dla Poznania. W Poznaniu były wtedy dwa teatry dramatyczne. Teatr Polski, miejski, oraz prywatny Teatr Nowy. Dyrektor Teatru Nowego to był dyrektor Rutkowski, późniejszy naczelny dyrektor administracyjny teatru w TKKT w Warszawie, zamordowany podczas powstania. Otóż dyrektor Teatru Nowego wykorzystywuje pobyt Zagadlowicza i przygotowuje jego sztukę Betsabę z Solską Ireną w roli tytułowej i w reżyserii Stanisławy Wysockiej. Ja znowu, kiedy dowiedziałem się o przyjeździe Solskiej i Wysockiej, chcąc już dobić miasto atrakcyjnością prelekcji, zaproponowałem, aby obie artystki recytacjami swymi zilustrowali prelekcję. Mieliśmy wrażenie, że sala Lubrańskiego na Uniwersytecie pęknie z nadmiaru ludzi na tych prelekcjach. A w konsekwencjach tego Zagadlowicz zostaje zaangażowany przez miasto do Teatru Polskiego na kierownika literackiego, a Wysocka Stanisława na głównego reżysera. Następują trzy wielkie lata Teatru Polskiego w Poznaniu. Znakomity repertuar, świetny zespół aktorów, jak na prowincjonalny teatr. No i studio dramatyczne przy Teatrze Polskim, prowadzone właśnie przez Wysocką, Młodziejowską, Zagadlowicza, Esmanowskiego, Kosidowskiego. I tu właśnie się zaczyna. Nie można sobie było wyobrazić, jak można by nie zajrzeć do takiego studia, interesując się teatrem od strony teoretycznej. I tak jak tymczasem na rok zamiast na Politechnikę pojechałem na polonistykę, tak teraz znowu wstąpiłem po drodze do teatru. Po trzech miesiącach pobytu w studio zapomniałem, że można zajmować się czymkolwiek na świecie oprócz teatru, ściślej mówiąc aktorstwa. Mogę powiedzieć, że jako aktor jestem plodem grzechu Wysocki i Zagadlowicza. 30 przeszło lat. Trwa to drugie tymczasem. Czy się jeszcze zjawi jakieś trzecie? Chyba już nie zmienię zawodu. Chociaż zanosiło się na to na początku mojej kariery aktora dramatycznego, a zaczęło się to po paru dniach pobytu w studio. Polecono mi zgłosić się na próbę do Teatru Wielkiego, do opery. Oczywiście za nie mówiłem, co śpiewać mi każą. Poszedłem z rana. Nigdy jeszcze w tym teatrze za kulisami nie byłem. Zameldowałem się u portiera. Wprowadzili mnie na scenę. Scena ogromna, której można zginąć. Ludzie jacyś się kręcą, coś ustawiają, bieganina, coraz więcej ludzi. W końcu ktoś prowadzi mnie na front sceny koło budki suflera i przedstawiają mnie jakiemuś panu, który robi na mnie imponujące wrażenie. Pamiętam, jak dziś w jasnym ubraniu, z kolorowym fontaziem na koszuli, jakby stylowej, trochę tego samego co fontaż koloru, w prawym oku monokl, zmierzył mnie od głów do stóp i powiada mocno kresowym akcentem: zobaczymy. Scenę tymczasem ustawiono, zaczynamy próbę. Robi się cisza i Zygmunt Zaleski, bo to on właśnie był, znakomity bas-baryton, twórca Borysa Godunowa, przez kilka lat dla tej partii specjalnie angażowany do mediolańskiej La Scali, świetny aktorsko jako baron Skarpia w Tosce. Ten to Zygmunt Zaleski, dopiero co zjechawszy z Mediolanu na stale na dwa sezony do Poznania, reżyser opery, którą się probuje, mówi w obecności kilkudziesięciu ludzi na scenie i całej orkiestry, bardzo tym zaciekawionej, tylko do mnie. O co chodziło? Wystawiano na otwarcie sezonu operę Jotejki Zygmunt August.
Drugi akt kończy się żywym obrazem według obrazu Matejki Unia Lubelska. Wśród całego szeregu historycznych postaci z Zygmuntem Augustem stojącym z krzyżem w ręku po środku, z prawej strony od króla, między dwiema dużymi świecami stoi na obrazie biskup Padniewski i czyta akt Unii. W operze tak to wygląda, że dosłownie czyta. Jedyna rola, która nie jest śpiewana. Trzeba było wysokiego jakiegoś aktora o dużym głosie, który by to odczytał. No, wytypowano do tego zadania właśnie mnie. Pamiętam do dziś moment po momencie, pamiętam smak tej godziny, kiedy po akcji, po całego drugiego aktu, jeszcze oczywiście bez kostiumów, zaczyna się ruch na scenie, który doprowadza do obrazu końcowego. Z rulonem aktu w ręku staje na swoim miejscu, orkiestra gra bez przerwy. Na dany znak rozpoczynam czytanie, szerokie, potężne, jakieś tam słowa, my z Bożej łaski. W pewnym momencie muzyka milknie, czytam w głuchej ciszy, gdzieś tylko ktoś od strony reżysera podrzuca mi szerzej, wolniej. Pod koniec, kiedy następują jakieś słowa, tak nam dopomóż, włącza się znowu orkiestra, po skończeniu czytania cały ansambl podchwytuje przysięgę, już w śpiewie oczywiście. Zygmunt August z krzyżem w ręku zstępuje z tronu i żywy obraz Matejki kończy akt. Koniec, cisza. Pomalu przytomnieje, bo to był jakiś trans. I czuję, że ktoś bierze mnie za rękę i słyszy, będzie dobrze. Wszyscy patrzą na mnie jakoś dziwnie, dosłownie przyglądają mi się, obserwują. No i doszło do premiery. Po premierze Zalewski, dziękując mi, każe mi następnego dnia przyjść do siebie do teatru. Przyjmuje mnie w swoim gabinecie reżyserskim, jednocześnie garderobie. Stawia mnie w jednym rogu pokoju, siada do pianina w drugim, bierze jakiś pasaż i każe mi śpiewać, jak umiem, byle głośno. Potem drugi, trzeci pasaż, zamyka pianino, siadamy na kanapce, częstuje mnie papierosem, wypytuje mnie, kto zacz. No i kończy się ta wizyta zaleceniem, żebym się koniecznie uczył śpiewu, że to trzeba koniecznie uczyć, że to materiał, ten... Tylko kto to ma zrobić? Ja mówię, no to może pan. Nie widzi pan, mówi, ja śpiewam, ale ja nie umiem uczyć, to całkiem inna sprawa. Niech pan przychodzi co jakiś czas, będę pana kontrolował, pańskie postępy, to mogę. No, no i tak się znowu zaczęło. Kilka lat potem, kiedy już byłem pełnoprawnym aktorem dramatycznym, śpiewałem z Parafucilla w Rigolecie i zła koniunktura opery wówczas, no i jakaś starzyzna straszliwa tej sztuki, wtedy odepchnęła mnie od opery. Nie mogłem tego potraktować serio. Na przykład, kiedy reżyser w czwartym akcie przed usiłowanym zabójstwem księcia kazał mi w pauzie muzycznej ostrzyć nóż o podeszwę buta, dosłownie. To było w 1930 roku. Nie pozostawało mi robić nic innego, jak po naostrzeniu wyrwać sobie włos z brody i wypróbować na nim ostrość noża. Jak grać, to grać. A tymczasem przypadek królował dalej. Na długo przed tym wyrywaniem włosa z brody Wysocka wystawiała Macbetha. Sama grając Lady Macbeth, grałem tam bardzo ładną zresztą rolę epizodyczną w ostatnim akcie starego Siwarda. Aktor grający Macduffa zachrypł na premierze, także prawie nie mógł skończyć przedstawienia. Wysocka wola mnie po premierze. Myślę sobie, czy aż tak źle. Co? I pyta, nauczysz się do jutra Macduffa? No, zatkała mnie oczywiście. Staram się odpowiedzieć coś. Weź rolę, jutro o 12 przyjdź na próbę. Pamiętam, mieszkałem wtedy z kolegą swoim prawnikiem, nie mającym nic wspólnego zresztą z teatrem. Uważał, że to jest mój chyś, który oczywiście
musi kiedyś prędzej czy później wywietrzeć mi z głowy. Zaczął jednak uczyć się tej nocy ze mną. Gdzieś około 5 rano już nic nie wiedziałem, co się dzieje. Poszedłem spać. Nazajutrz poszedłem na próbę. Tekst się jakoś w głowie ułożył. Wysocka przyszła sama. Oczywiście nikt się z aktorów na próbę nie pofatygował. Nawet ich nie zapraszano. No, dla kogo? Dla ucznia. Wprowadziła mnie Wysocka sama w sytuację i słyszę, jak mówi: no dobrze, będziesz grał. Przyjdź wcześniej, zmierz kostium, charakteryzację. I grałem. To są momenty, których się nie zapomina. Smaku jakiegoś tych momentów, jakiegoś konkretu tych kilku godzin, a zwłaszcza specjalnie gorących minut. Kiedy po zamordowaniu króla wpada Magdów na scenę z krzykiem rozpaczy, gdzieś w połowie tego monologu przestałem panować nad sobą. Właściwie tu gdzieś jest ta jakaś linia graniczna, za którą jest już tylko szał. Wysocka, która ma na zakończenie tego monologu wyjście, wyczuła już pewnie, że nic więcej nie wykrzyczę, wpadła na scenę, podeszła do mnie i mówiąc swój monolog, zaczęła sugestywnie pod tekstem uspokajać mnie, już prywatnie. To są te jakieś złożone nici działań na scenie. Pamiętam, stanąłem, oparłem się o podest i zacząłem jakoś porządkować siebie. Aha, tu jest widownia, tu jest budka suflera, tu jest to jest ta scena, dobrze. Co ona mówi? Słuchać i opanować się. Już wiem. Jedziemy dalej. No i pojechaliśmy. Grałem już te role do końca i to mnie jakoś ustawiło w teatrze. Role oczywiście w dalszym ciągu co dnia opracowywałem z Wysocką, ale zagrałem rolę. To było zwycięstwo nie tyle w stosunku do ludzi w teatrze, ale i do moich byłych kolegów uniwersyteckich. Przecież trzeba pamiętać, że jeszcze wówczas uważano trochę, że człowiek idący do teatru z prawie ukończonymi studiami właściwie się wykoleił. W stosunku do opery kryteria mieszczańskie były jakieś łaskawsze. Uważano to za godniejsze zajęcie. 30 lat temu. Zastępstwa w teatrze to specjalne zagadnienie. Dziś to zagadnienie jest mniej ostre, bo nie ma prywatnych teatrów. Spektakl odwołany, jeśli tylko ma uzasadnienie, wszystko jest w porządku. Dawniej dla prywatnego przedsiębiorcy, a takimi przeważnie bywali dyrektorzy, to był problem dosłownie nieraz bycia lub niebycia. Mam ze swoich przeżyć jedno takie zastępstwo do zanotowania, które w tych niecodziennych sprawach, bo do takich zawsze należy zastępstwo, jest jeszcze czymś bardzo rzadkim, nie chcę powiedzieć może jedynym. Zdarzyło mi się przybyć do teatru jako widzowi i wejść na scenę i zagrać. Było to zaraz po wojnie, kiedy teatry jeszcze były niektóre na wpół prywatne. Przyjechał do Lodzi, do Teatru Wojska Polskiego z przedstawieniem Adwentowicz, ze sztuką bodajże Lisie Gniazdo. Poszedłem z żoną, zaproszony przez Adwentowiczów na spektakl. Weszliśmy do loży prosceniowej, w której było tylko jedno miejsce, jedno krzesło wolne. Żona usiadła, a ja poszedłem za kulisy, żeby sobie przynieść jakieś krzesło. Tuż za drzwiami dzielącymi widownię od sceny wpada na mnie już, nie pamiętam kto i wola, musisz zagrać. Aktor grający w pierwszym akcie pojechał do Warszawy, miał wracać, coś się stało, nie możemy odwołać, komplet na widowni, wpadam jak w mrowisko, mówi do mnie parę osób, jedna przez drugą. Nic nie wiem, w końcu Grywińska tłumaczy mi, o co naprawdę chodzi. Odmawiam stanowczo, nie znam sztuki, nie znam roli, ale nic nie pomaga. Mówią mi, że akurat jestem dobrze ubrany, akurat ten, kogo trzeba zagrać, to wykapany. Ja chcę uciekać. I w tym momencie otwierają się drzwi od garderoby,
Ukazuje się w nich Adwentowicz taki jakiś zbity tym wypadkiem, że kiedy na niego spojrzałem, z miejsca powiedziałem: dobrze, zagram. O co chodzi? No chodzi o to, że jest to przemysłowiec, który po załatwieniu jakiegoś interesu odjeżdża, wypijają z nim na odjezdnym po kieliszku wina, parę słów pożegnania i odjazd. Ale musi się ten pan pokazać na scenie, bo idzie o niego potem sprawa przez całą sztukę. Gong, wchodzę na scenę z Grywińską, która jako jednocześnie reżyser sztuki całą scenę już przy otwartej kurtynie podreżyserowuje, prowadząc mnie i porozumiewając się ze mną w nam tylko wiadomy sposób. Odjeżdżam. Co za ulga. Do dziś pozostał mi jeszcze pamiątkowy krawat tego wieczoru, po tym wieczorze, prezent od zespołu i Adwentowiczów, a ówczesny prezes zespołu zawiadomił mnie, że w papierach moich zostanie to odnotowane i przypomniane mi na jubileuszu. Zabawny to jeszcze miało aspekt z innej strony, mianowicie od strony widowni. Jeden z kolegów opowiadał mi, że umyślnie poszedł na widownię, żeby obserwować reakcję żony mojej siedzącej w loży. Żona moja jest krótkowidzem. Z chwilą podniesienia kurtyny, widząc mnie wchodzącego na scenę, spojrzała po sali, potem znowu na scenę, zdjęła okulary, przetarła je, szybko nałożyła, znowu spojrzenie od sceny na salę. Co się dzieje? Czy to sen? Czy to zjawa? Na jawie? A wszystko to spowodował jeden człowiek. Nie wszyscy namawiający mnie, tylko ten jeden stojący, jak dziś widzę, oparty o stół garderoby i mówiący: no cóż, no przecież o to nie można prosić, to już tylko... I tu moja decyzja, gram. Wyraz twarzy Adwentowicza zniewolił mnie i tylko stąd ta wariacka decyzja właściwie. Sila wyrazu wielkiego aktora. To samo było z Wysocką, Jaraczem, Solskim. Dopiero na scenie, w ogniu grania, odczuwano się sile tych ludzi. Osobne, wielkie zagadnienie to Leon Schiller. Zdarzali się też i z wielkimi zabawne epizody. Przyjechał na przykład Jaracz do Poznania na występy ze sztuką Krzyk, gdzie grał profesora, psychiatrę. Profesor, jak się potem okazało, sam psychopata. Ja grałem jego asystenta, który w pewnym momencie go demaskuje. Było gorąco, lato, sierpień. Na obiedzie spotkałem jakichś znajomych w restauracji. Przyjemnie, chłodno. Wypiliśmy trochę alkoholu, potem jeszcze trochę, jeszcze. Aż przyszedł czas pójścia do teatru. Wydawało mi się, że wszystko jest w porządku, nawet w świetnym porządku. Lokal chłodny, alkohol świetnie mrożony. No i było świetnie do wyjścia. Prawdopodobnie, kiedy wyszedłem na rozpaloną ulicę, alkohol dopiero zaczął działać. Po drodze spotkałem inspektora szkolnego, znajomego jeszcze z czasów uniwersyteckich, i rozmawiając z nim, już zauważyłem lekkie trudności w wymowie. Nawet mnie to trochę peszyło w stosunku do tego starszego i solidnego pana. Pożegnałem się czym prędzej i poszedłem do teatru. Doszedłem w stanie już bardzo niewłaściwym. No oczywiście dużo kawy, cytryny, no i jakoś zacząłem przedstawienie. Pamiętam, zaczynałem sztukę, udzielając wywiadu jakiejś dziennikarce i po wyrazie jej oczu czułem, że jest coś nie tak. Ale jakoś jedziemy dalej. Wchodzi Jaracz, mam dużą z nim scenę, trzymam się całą silą, dobrnęliśmy do końca, wychodzę i tu nieszczęście. Są drzwi. Widzę trzy klamki. Co którą chwytam, ściana. Po prostu nie mam szczęścia, nie mogę trafić. Dopiero ktoś czekający na swoje wejście za kulisami zorientował się i otworzył drzwi, pchnąwszy je za kulis. Wyszedłem. Najzabawniejsze było w tym wszystkim to, że miało to miejsce akurat z Jaraczem. Następnego dnia siedzimy w kawiarni, Jaracz patrzy na mnie z pod oka i mówi: ale wczoraj to kolega był jakoś niedysponowany, mruży do mnie oko, uśmiechając się.
A ja tak, wie pan dyrektorze, ząb mnie strasznie bolał, wziąłem proszek, wypiłem potem po proszku kieliszek wódki, żeby lepiej działał po prostu, jakoś tak uderzyło mi. A ja raczej, no tak, aha. Solskim jeszcze w dwudziestoleciu grałem parokrotnie. Z każdej sztuki mam jakieś zabawne, dziś oczywiście już zabawne, wtedy były nieraz tragiczne wspomnienia. Pamiętam, na otwarcie jednego z sezonów poznańskich graliśmy Wesele Wyspiańskiego. Solski grał stale gospodarza, był jednocześnie reżyserem. Grałem w tym przedstawieniu Wernichore. Idzie premiera, wielka gala, nastrój w teatrze wielkiego święta. Wchodzę na scenę jako dostojny starzec. Nie miałem wtedy jeszcze 30 lat. Zaczynamy dialog, wszystko idzie pięknie. Nagle pauza. Stary robi pauzę. Ale jakoś za długo. Wygrywa coraz nerwowiej. Sufler zaczyna nerwowo już podrzucać. Ja słyszę wszystko, pot mnie zaczyna oblewać. Sufler w pewnej chwili orientuje się, że stary już nic nie powie. Zator, pustka w głowie. W ostatniej chwili, w ostatniej rozpaczy rzuca następną kwestię, to jest odzywkę mnie, żeby jakoś ruszyć. I tu okazuje się, że nie tylko wieczność jest chwilką, jak mówi wieszcz, ale i chwilka może być wiecznością. W takiej chwili następuje jakaś kondensacja czasu. Przez mózg przechodzi masa myśli, ale jedno dominuje. Nie mogę przyjąć tej wielkiej pauzy na siebie. A jeżeli się odezwę, zrobię to. Jak będę wyglądał? Ja na pewno gorzej w takiej sytuacji. Solskiemu to się wybaczy. Tymczasem Solski już się opanował. Pomyślał sobie pewnie to samo, tylko ze swojej pozycji. Patrzy na mnie spokojnie, czeka na moją odzywkę. Sufler już mówi prawie głośno, a mnie w mózgu tylko tkwi jedno. Nie wolno mi się odezwać. Z budy w ostatniej rozpaczy pada znowu zdanie, które powinien powiedzieć gospodarz. I Solski powiedział. Przyjął pauzę na siebie. Jedziemy do końca. Do końca sceny. Po akcie Solski podchodzi do mnie, nie zdążyłem uciec. I mówi, co to było? A ja właśnie, nie wiem, coś, podchodzi zziany Sufler. Solski do niego, co to, ja tam coś, a Suflera, tak, dyrektorze, trzeba trochę naczytać. A Solski, tak, trzeba. Dziś to wygląda zabawnie, ale przeżyć to? No, Solski, miałem też zabawne historie w Judaszu Rostworowskiego, grałem Kajfasza, czy we Fryderyku Wielkim, gdzie grałem następcę tronu. Kiedy mu się coś nie podobało, jakieś moje zagranie, machnął ręką przy otwartej kurtynie i mówi, odchodził w głąb. Ale o tym już może następnym razem. Przeważnie te historie z okresu dwudziestolecia, które skończyło się dla mnie zaangażowaniem się w 1939 roku do Teatru Narodowego przez Zelwerowicza. Spotkałem się znowu z Wysocką w sztuce Baba Dziwo Jasnorzeskiej, którą zaczynałem pierwszy sezon w Warszawie. Niestety Hitler zadecydował inny przebieg sezonu teatralnego. Pocieszam się tym, że w rezultacie wyszedł na tym gorzej niż ja.